Dzisiaj content bardziej taki laboratoryjno-rozrywkowy i multimetr. Fluki cieszą się dość dużym powodzeniem w branży, ale ten jest trochę inny. Proszę bardzo. Macie taką możliwość. Możecie sobie odpiąć wyświetlacz i korzystać z tego wyświetlacza zdalnie. Przyjrzyjmy się temu ciekawemu rozwiązaniu. Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach możecie sobie kupić tani chiński multimetr, który również będzie miał wbudowaną łączność Bluetooth i też sobie zdalnie na telefonie będziecie mogli odczytać, ale to jest taki standard, można by powiedzieć, no już profesjonalny, gdzieś gdzie przydatną rzeczą będzie oddalenie się, bo albo będzie trudno coś sprawdzić, na przykład w motoryzacji, jesteście w samochodzie, urządzenie podpięte pod maską i chcecie mieć pomiar, dobrze jest to zobaczyć. W momencie, kiedy też są jakieś niebezpieczne pomiary, wysokie napięcia, zagrożenie jakimś wybuchem czy czymś takim, to również możemy się oddalić. Jeśli chodzi o zasięg takiego wyświetlacza, no to jak się na pewno domyślacie, nie jest on jakiś powalający, bo to 10 metrów. W zasadzie w jednym pomieszczeniu to będzie działało. Transmisja jest realizowana mniej więcej w tym samym protokole, co protokół Zigbee. Tak więc 2,4 GHz. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wszystko szybko pracuje i bliżej przyjrzymy się temu urządzeniu. Zanim o urządzeniu, to może kilka słów o sondach. Sondy bardzo miękkie, silikonowe przewody i same sondy dość ciekawie skonstruowane. Ja się pierwszy raz spotkałem z taką opcją. W momencie, gdzie macie gdzieś trudny dostęp, możecie spowodować jakieś zwarcie, to macie tutaj możliwość przełączenia tej sondy w ten sposób, że dodatkową izolację zakładacie. No i wtedy jak gdzieś tam dochodzicie do jakichś dwóch elementów, no to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że się te sondy zetkną, te końcówki pomiarowe tak naprawdę, i że nastąpi jakieś niekontrolowane zwarcie. Tak więc to jest dość ciekawe i przydatne rozwiązanie, wbudowane już na stałe. Oprócz tego mamy takie krokodylki, jeżeli byśmy chcieli z wysokim napięciem pracować, on zarówno na stałym, jak i na zmiennym do 1000 V, to również mamy takie izolowane krokodylki i jeszcze dodatkowe takie nakładki, jakbyśmy chcieli gdzieś tam w takie miejsca dotrzeć, gdzie dobrze, żeby nam się zakotwiczyły, czyli nie wiem, jakieś wtyczki bananowe, chociażby gdzieś do jakichś złot bananowych chcecie, to macie taką nakładkę nakręcaną na sondę, że będzie w prosty sposób można było to podłączyć do jakiegoś dodatkowego, nie wiem, zasilacza laboratoryjnego, czy gdzieś, gdzie no, popularne w miernictwie są wtyczki bananowe, gdzie jakieś gniazdo bananowe jest. Tak więc to jest zestaw, jeśli chodzi o sondy pomiarowe. Teraz samo urządzenie. W zasadzie zakresowo, jak widzicie, no dość proste, nie ma jakiegoś nadmiernych rozbudowanych funkcjonalności, ale to, co nas najbardziej interesuje, to właśnie możliwość odłączenia tego wyświetlacza. Wyświetlacz podświetlany i w momencie, kiedy on jest podłączony, cała transmisja danych jest realizowana za pośrednictwem podczerwieni. W momencie, kiedy je rozepnę, to wtedy nam się zapala w rogu informacja, że jest już to realizowane za pośrednictwem łączności bezprzewodowej. Tutaj mamy moduł do łączności na podczerwień i tak jak powiedziałem, kiedy wsuniemy sobie wyświetlacz do samej obudowy multimetra, no to wtedy zobaczcie, że nam to zgaśnie, ta informacja. Tryk, przechodzimy na podczerwień, wtedy jest mniejsze zużycie energii, a jak potrzebujemy sobie gdzieś odłączyć, dalej postawić, to wtedy no, przechodzimy na łączność radiową. Zasilanie, trzy baterie, paluszki tak zwane, czyli AA, dawniej oznaczone jako R6, zainstalowane w multimetrze, plus dwie baterie zainstalowane w wyświetlaczu. Jak widzicie, mamy symbol magnesu. Urządzenie też ma wbudowany magnes, tak więc jakbyśmy gdzieś coś mierzyli w jakiejś szafie sterowniczej i mamy gdzieś możliwość przyssania,
to możemy sobie taki wyświetlacz też przyczepić i wygodniej z niego korzystać. Jeszcze kilka informacji o tym, co możemy zmierzyć. Napięcie oraz częstotliwość, napięcie przemienne, napięcie stałe i przemienne w zakresie miliwoltowym. Mamy pomiar rezystancji, również mamy biper brzęczyk, mamy do tego pomiar pojemności, diod. Mamy również możliwość zbadania temperatury, również na wyposażeniu jest sonda pomiarowa, termopara, termistor, tak on wygląda, pomiar temperatury do 400 stopni możemy tym wykonać. No i pomiar prądu przemiennego oraz częstotliwości oraz prądu stałego. Mamy zakres, jak widzicie, zabezpieczony 10-amperowym bezpiecznikiem, tak więc do 10 amper możemy tym urządzeniem pracować. No i ono, zgodnie z tym, co instrukcja opisuje, będzie nam pozwalało na pracę przez krótki okres czasu z prądem 20 amper. Popularne ze względu na swoją wytrzymałość są te urządzenia wśród profesjonalistów i przede wszystkim najważniejszą rzeczą, dlaczego te fluki są tak popularne w zastosowaniach profesjonalnych, to jest to, że one są produkowane od wielu, wielu lat i często instrukcje do jakichś bardzo skomplikowanych urządzeń, czyli urządzeń o zastosowaniu militarnym, mają dokładnie opisane, że użyj takiego i takiego urządzenia, ustaw taki i taki zakres, podłącz to w taki sposób. Tak więc te urządzenia są produkowane po 10, 20, 30 lat i z racji tego, że są właśnie uwzględnione w instrukcjach wielu takich profesjonalnych urządzeń, to nadal one są oferowane i przez to też są trochę bardziej kosztowny niż przeciętny multimetr. Zalecam Wam też, jak używacie takich urządzeń, które są nieco droższe, to żeby sobie litowe baterie do nich instalować. One są dużo bardziej odporne na wylanie, dłużej będą pracowały. On tutaj pokazuje, że 400 godzin w instrukcji ma pracować na takim zestawie akumulatorów z wyświetlaczem podłączonym bezprzewodowo. I może zróbmy sobie taki jakiś pomiar testowy, żebyśmy zobaczyli, jak szybko będzie to urządzenie reagowało. Zestawmy sobie jakiś testowy pomiar. Ja podłączę drugie urządzenie, z którym będziemy weryfikowali to, co fluk nam będzie chciał wskazywać. Zrobię tylko pomiar napięcia. Głównie chodzi o to, żeby pokazać, jak to urządzenie funkcjonuje. Jedno urządzenie, które podłączę, to będzie mój taki multimetr, można by powiedzieć, wzorcowy. I niech on idzie z tymi końcówkami. Ciach, mogę nawet odpalić. On już nam powinien wskazać napięcie. 12 V. Podłączymy sobie też i tego fluka. I teraz możemy to zrobić w ten sposób, że o, będzie widać dokładnie, czy ten pomiar się zgadza. Podpinam końcówki. Ciach, następuje pomiar. No i trzeba przyznać, że w miarę ten pomiar jest rzeczywisty. Stawię sobie tutaj może prędkość medium i będziemy sobie zmieniać napięcie. Może najpierw co volt byśmy spróbowali. Przejdę tu na 8 V. Widzicie, jak szybko następuje pomiar na moim urządzeniu kontrolnym, a jak szybko następuje na fluku i jak szybko jest przesyłane do urządzenia. Jesteśmy na niższy poziom z urządzenia podłączonego do samego modułu wyświetlacza. Jak widzicie, w tych zakresach niższych mamy trochę więcej miejsc po przecinku, czyli możemy sobie to zaobserwować. Tam do bodajże do 6 V mamy w ten sposób to zrealizowane i widzicie, że odczyty na tych dwóch urządzeniach są to same, nie ma żadnych opóźnień, jeśli chodzi o przesyłanie bezprzewodowe. Tak jak powiedziałem, bardzo fajne do zastosowania gdzieś w motoryzacji, bardzo fajne do zastosowań również gdzieś w jakichś strefach niebezpiecznych, tam gdzie potrzebujecie po prostu skorzystać z dokładnego pomiaru, a nie chcecie być w pobliżu, to urządzenie będzie nam funkcjonowało. W momencie, kiedy pojedziemy wyżej, no to już stracimy tą kolejną cyfrę i tutaj no ta, można powiedzieć, dokładność jest również zbliżona do tej dokładności. Tutaj jakbyśmy przełączyli się na pomiar wolny, to wtedy będziemy mieli trochę więcej parametrów dostępnych do od
czytania. Urządzenia pomiarowe bardzo istotną kwestię też pełnią w badaniu ciągłości jakichś tam przewodów. I do tego nam jest potrzebny brzęczyk, wtedy nawet wyświetlacz odłączony nam nie będzie potrzebny. W momencie, kiedy się przełączę, włączę funkcję brzęczyka, to nawet najdrobniejsze zetknięcie powoduje to, że jest emitowany sygnał, tak więc tutaj fluk no, nie zawodzi jak zwykle. Wszystko, co jest przygotowane, to jest przygotowane w sposób profesjonalny i te pomiary, które takim urządzeniem możemy dokonać, no to po pierwsze są wiarygodne, po drugie urządzenie w funkcji czasu no, nie bardzo się starzeje, czyli cały czas podaje nam to, co podawać powinno. Poza tym możemy zawsze je oddać do kalibracji z racji tego, że mamy centra serwisowe, gdzie właśnie można takie urządzenie w momencie, kiedy zaistnieje taka potrzeba, oddać do kalibracji. To chyba tyle, jeśli chodzi o to urządzenie. Dzisiaj taki luźny temat w wolnej chwili zrealizowany. Mam nadzieję, że będziecie mieli świadomość, że takie urządzenie jest dostępne na rynku i będziecie ewentualnie w miarę, jak będziecie potrzebowali czegoś takiego, to wiedzieli, że możecie czegoś takiego na rynku szukać.